przeklęci Polacy. A ty? Gdzie? Nie poznajesz? Milczeć! Do Komkora Gajhana prowadź! I dzielnie walcząc z wrogiem, w końcu uległem. Dosyć! Sprowadzić nową radiostację. Tak jest! Sztab wrogowi zostawić? Gdzie wasi żołnierze? Rozbiegli się, znaczy musiałem... A wy gdzieście byli, jak przeważające siły wroga atakowały na całej linii? Polaki przecież całkiem pobici pod Warszawą. A radiostacja, szyfry? Szyfry? Zniszczone. Osobiście dopilnowałem. Czyli mamy szyfry i radiostację ich czwartej armii. Na słuchu wynika, że nie mają pojęcia o sytuacji na froncie. Zanim się zorientują, możemy popsuć im szyki. Łączcie mnie ze sztabem generalnym. Mam pomysł. Na początku było słowo, a słowo było u Boga? Poważnie? Mamy nadawać Ewangelię świętego Jana? Na ich częstotliwości. Wieści spod Warszawy! Czytać słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Czyż ty zdurniał? No tak jest napisane. Na początku u Boga. Już ja tych Polaków! Jakieś wieści spod Warszawy? Słowo u Boga, a w nim było... Już ja tych Polaków won! Tak jest, towarzyszu! Towarzysze, kończymy naradę. Ruszamy na Warszawę! No moi! I widzicie? Żywego ducha nie ma! I taki to koniec Polski! Towarzysz! Towarzysz! Za nim! Gdzie oni zniknęli? Mój poleciał najdalej. Błagam, nie przy jedzeniu będę miała niestrawną. Oj, bosie, przestraszę. Trzymajcie mnie, to cała polska armia. Dalej, stokrotka, dalej, dalej. Powariowali? Za nim! Dalej, dalej. My chyba nie mamy takiego sygnału. Dobra robota, srebrny. Na bolszewika! Naprzód! Nie damy rady! Odwrót! Wycofujemy się! Przekażcie namiary artylerii. Ognia! Odwrót na północ! Wymknęli się nam! To już nie nasze zmartwienie. Czego od nas chcą? Nielegalnie przekroczyliśmy granicę Republiki Weimarskiej i jesteśmy internowani przez Niemców. Mam już tego dość! Rozkaz namalowania na samolotach polskich oznaczeń wykonany. Okej. Jeszcze tylko godła eskadry. A gdzie się podział czes? Amerykańska flaga i... Kościuszko. Jak Kościuszko, to musi być powstanie. Excuse me? No, powstanie kościuszkowskie. Kosy? Czapki maciejówki? Moment. Maciejówki? Tak, to chyba będzie po angielsku. Michałku... Co mama? Miło było. Michał Konarski. Elliot Chess, you helped me bardzo, bardzo. Mam to! Leni? No, here. Amerykańska flaga? Kosy?
and Maciejówka. Okej. Zakryjcie się! Czas na coś grubszego. Nie dość, że paliaki, to teraz jeszcze Amerykańcy! Ostrożnie, to portrety wodza Lenina. Witam, towarzyszy! Wnoszę toast za Polską Republikę Radziecką. Od jutra im wszystkim pokażę. W sierpniu 1920 roku nad Wisłą stanęły naprzeciw siebie nie tylko dwie armie, ale również cywilizacje i systemy wartości. Rozpętała się bitwa decydująca o losach Polski, Europy, a może nawet i całego świata. Wreszcie! Bitwa pod Warszawą przegrana! Zaraz tu będą Polacy! Wycofujemy się! Jedźże, durniu! Na wschód! Stać! To chyba samochód sztabowy. Po tej stronie frontu to łakomy kąsek. Niech was wszyscy czorci! Dlaczego stoimy? To chyba drzwi są niedomknięte. Kusto przybył! Siostrzyczko! To my, dziadku. Kacper, Mikołaj i Jan. Szkoda, że ja taki słaby. Kacper, Mikołaj i Jan? A co wy tu nic po nie robicie? Nie w wojsku? Ależ dziadku... My właśnie z frontu. Bitwa wygrana! Bitwa? Jaka bitwa? Z kim? Z Moskalami, dziadek. A nie mówiłem? Dopóki srebrni oręż trzymają, Polska nie zginie! Dawaj ubranie! Powóz z żelaza, co sam jeździ i strzela, powiadasz. Aparat latający, co bomby zrzuca. A to dobre. A ten młodzieniec, co na zdjęciu z wami, to marszałek, tak? No, ładnie, bardzo ładnie, chłopcy.